Fundacja Zwierzęta Niczyje oraz Suwalski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami nie wniosły uwag, a Powiatowy Lekarz Weterynarii w Suwałkach oraz Polski Związek Łowiecki pozytywnie zaopiniowały nowy program opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu ich bezdomności. Według właśnie uchwalonego programu bezdomne psy wyłapywane będą na zlecenie Straży Miejskiej, Policji lub Ratusza przez schronisko Sianorzędź. Nadal wspierane będą działania mające na celu ograniczenie populacji bezdomnych psów poprzez ich czipowanie, kastrację, sterylizację oraz usypianie ślepych miotów. Miasto będzie współfinansować w połowie kastrację psów posiadających właściciela, o ile zwierzę będzie oznakowane. Na takie wsparcie nie mogą liczyć właściciele kotów. Ratusz opłaci sterylizację i kastrację kotów bezdomnych i wolnożyjących. Pokryje też koszty eutanazji ślepych miotów. Do schroniska można dostarczać nowonarodzone kocięta do uśpienia. Odłowione psy, które mają właścicieli, będą mogły być przez nich odebrane ze schroniska przez okres 14 dni od schwytania. Po tym czasie psy zostaną skierowane do adopcji. Aby odebrać zbiegłego pupila, należy udowodnić, że jest się jego właścicielem i przedłożyć schronisku potwierdzenie wykonania kompletu szczepień psiego uciekiniera. Nowo uchwalony program zobowiązuje również schronisko do edukowania mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. W 2019 roku do suwalskiego schroniska trafiło niemal 150 psów, do adopcji 145. 26 czworonogów padło, a 5 poddano eutanazji. Sterylizacji i kastracji poddano 26 piesków bezdomnych i wsparto te zabiegi u 56 psów posiadających właścicieli. Zabieg uniemożliwiający rozmnażanie się wykonano ponad 80 kotom. Wolnożyjące koty były dokarmiane. Wydano dla nich ponad 1700 kg karmy. W 2019 roku wydatki na realizację programu w przeliczeniu na głowę mieszkańca wyniosły niespełna 10 zł. Dla porównania w Łomży było to około 4 zł, a w Białymstoku 7. Podobną kwotę jak w Suwałkach wydawały samorządy augustowski i ełcki. W tym roku na ten cel przeznaczono podobne środki.